pierwszej konferencji mówiliśmy o tym, jak istotne jest to, żeby mieć otwarte oczy na to, co się dzieje w domu, w rodzinie. Nie chcemy demonizować mass mediów, o teraz troszkę chyba za mocno, troszkę można skręcić, żeby też nie było tego echa. Dobrze, to zostawmy tak, jak jest. Teraz jest chyba dobrze. Więc mamy oczy otwarte na to, co się dzieje. Nie chcemy widzieć wszędzie zła, bo na pewno przez media można jednak mimo wszystko jakieś tam dobro dla rodziny, dla dzieci, dla nas samych wykorzystać, tylko że trzeba to wszystko robić mądrze. Właśnie, tak jak powiedziałem, z otwartymi oczami. Druga rzecz, to wszystko, co ja teraz mówię, to mówię po to, żebyście mieli konkretne argumenty. Najpierw dla samych siebie, żeby przekonać się może do pewnych zmian w korzystaniu z mass mediów. Drugie, żeby mieć argumenty na przykład dla współmałżonka, który niekoniecznie chciałby ograniczeń w kwestii, nie wiem, ilości spędzanego czasu przed telewizorem, przed komputerem, ale przede wszystkim argumentów, które wy użyjecie w stosunku do swoich dzieci, szczególnie tych dorastających. Bo to jest jakiś owoc mojej pracy z młodzieżą, że oni się mogą buntować na początku i w ogóle reagować agresywnie na te wszystkie sprawy, kiedy się im tłumaczy, dlaczego za dużo komputera, czy dlaczego ten smartfon dla nastolatka to nie jest najlepsza opcja. Ale jeżeli za tym pójdą konkrety, argumenty i one znajdą poparcie w tym, co dookoła, co nastolatek widzi u swoich kolegów, koleżanek, to wtedy on się zaczyna przekonywać do tej sprawy. Na początku to tak będzie, jakoś się tam buntował, ale jeśli będziemy mieli konkretne argumenty, to wtedy jesteśmy w stanie przekonać. Tych argumentów dzisiaj trzeba. I trzecia bardzo ważna rzecz, ja to wszystko mówię po to, żebyście też sami odważyli się być świadkami. Świadkami, że można we współczesnym świecie żyć jakby troszkę inny sposób, iść inną drogą niż idzie większość ludzi, gdzie rzeczywiście zatracają się w tym cyfrowym świecie. Że można dzisiaj spędzić wakacje z jednym smartfonem, z którego praktycznie nikt nie będzie używał, a nie, że każdy członek rodziny musi mieć ten telefon. Że można spędzić tydzień bez telewizora w domu, że to nie jest konieczny warunek każdego obiadu, spotkania rodzinnego, że ten telewizor jest włączony. Że nad tym może być kontrola, żebyście byli świadkami. I kiedy wy sami doświadczycie, że ograniczenie dostępu do tego wszystkiego wam na nowo pozwoliło ucieszyć się swoim życiem, odnaleźć trochę tego więcej czasu, który wcześniej traciłeś, marnowałeś. Kiedy będziesz o tym mówił swoim bliskim, że to, co tobie coś dało pozytywnego, to wtedy pociągniesz ich tą samą drogą. A tam będzie obecny Pan Bóg. Tam będzie obecny Pan Bóg. Bo tam, gdzie człowiek wchodzi w przestrzeń ciszy, tam zaraz pokazuje się Pan Bóg. I może człowiek też na nowo odzyska swoją wiarę. Więc to też, co mówię, ma być takim dla was bardzo konkretnym drogowskazem. Zachętą, żeby nie bać się podejmować trudnych decyzji dotyczących swojego życia, ale może dzięki temu, kiedy sami staniecie się świadkami, że warto, że czasami dzisiaj trzeba. A już na pewno trzeba takich ograniczeń w przypadku dzieci, młodych ludzi, bo tak jak już powiedziałem pod koniec ostatniej konferencji, tutaj szkody są największe. Te mózgi, które dopiero gdzieś tam rosną, są najbardziej podatne na to, co im szkodzi, a pewne szkody są nieodwracalne. O tym się dowiedziała matka, właściwie babcia pewnej dziewczynki, która miała 3 lata skończone i miała cały czas problem, żeby zacząć mówić. Pomimo, że matka tejże dziewczynki twierdziła, że wszystko jest w porządku, że gdzieś tam przeczytała, że dzieci nieraz zaczynają mówić późno, to jednak tej babci nie dawało to spokoju, że ta dziewczynka mając przeszło 3-latka, ona wciąż używa tylko kilka tych samych słów, a równocześnie widziała, że tam jest po prostu za dużo telewizji w tym domu. Telewizja grała non-stop i to nie był jakiś mały ekranik, tylko potężny telewizor, tam 65 cali na całą ścianę i ten dzieciak siedział przed tym telewizorem. A więc poszła razem ze swoją córką i z wnuczką jakiegoś logopedy, profesora w Krakowie. Pierwszy, o co on zapytał, właśnie o to, ile czasu dziecko spędza, czy to przy telewizorze, czy przy tablecie. I kiedy matka powiedziała, że no właściwie to ten telewizor to tam sobie cały czas gra w tle, to profesor powiedział, że to spowodowało szkody w tym równomiernym rozwoju półkul mózgowych, że ta odpowiedzialność za przetwarzanie tych bodźców
obrazów, dźwięków, ona się rozrosła, ale ta druga stoi w miejscu. Między innymi odpowiedzialna za ośrodek mowy, zapamiętywania i za te wszystkie umiejętności, które będą ważne w szkole. I ten profesor powiedział, że jeżeli to dziecko ma skończone 3-latka, będzie bardzo trudno to wyprostować. Ono już będzie musiało wejść do szkoły z tymi upośledzeniami. Z tym po prostu nie ma żartów. Nieraz to są sprawy nieodwracane. Mówimy o 3-latku, a co dopiero dziecku, które ma 4, 5, 6, 12 lat. To też gdzieś wyjdzie. Na różne sposoby wyjdzie. Już o niektórych mówiłem, tych zdrowotnych. Ale też, o czym się dzisiaj często mówi, to jest ważne, że te dzieci, one są upośledzone społecznie, czyli mają problemy z nawiązywaniem wzajemnych relacji, z komunikacją. Ja to widzę jako kapłan, że kiedyś, to było naturalne, że kiedy się młodzi spotykali w ramach, nie wiem, spotkań przed bierzmowaniem czy kimkolwiek, no to gdzieś tam rozmawiali między sobą i to czasami nawet denerwowało, że ciągle gadają. A teraz jak się wchodzi na to spotkanie, to jest cisza. I ksiądz się cieszy, ale fajnie, nie gadają. No ale co z tego, jak każdy z tym telefonem w ręku? Tutaj mówimy o dzieciakach, ale czy tam starszych, nastolatkach. Ale sprawa jest poważniejsza, kiedy to są na przykład studenci. Przez jakiś czas byłem duszpasterzem akademickim i zależało mi na tym, żeby w ramach różnych wyjazdów oni nawiązywali relacje między sobą, żeby tam powstawały jakieś przyjaźnie, może nawet jakieś tam miłości, małżeństwa i tak dalej. No sam pamiętam, byłem studentem, zanim poszedłem do seminarium i dla mnie to był naprawdę bardzo fajny czas w duszpasterstwie akademickim, wyjazdy. No mnóstwo fajnych spotkań, relacji, przyjaźni, znajomości, niektóre trwają do dzisiaj. Super. I powiedziałem sobie, że jak będę księdzem, to będę chciał też poprowadzić w tym kierunku tych, którzy no też są studentami. No i wszystko byłoby fajnie, tylko że po prostu okazuje się, że ci młodzi ludzie, jak się już w końcu niektórzy zdecydowali, że się na taki wyjazd chcą zapisać, no to potem no, nie potrafią ze sobą rozmawiać. Że ksiądz cały czas musi inicjować rozmowę. Oni między sobą mają z tym wielki problem. Więc to na pewno nie będzie im służyło w tym dorosłym życiu, żeby mogli spotykać się ze sobą, nawiązywać relacje. To też później odpowiada za te wszelkie problemy ze znalezieniem współmałżonka, żony, męża. I później komunikację w rodzinie, w małżeństwie. Jeśli ta sprawa nie zostanie gdzieś wykształcona wcześniej, to będzie bardzo, bardzo kulać w małżeństwie. Już nie mówię o tym, że jeśli młodzi twierdzą, że wręcz przeciwnie, przez internet poznali mnóstwo fajnych znajomych i tak dalej, to za tym też kryje się pewna bardzo konkretna pułapka. To znaczy, że oni nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo nietrwałe to są relacje. Że często to są takie relacje, jak to się mówi, na jedno kliknięcie, jak, tak jak mówi się, facebookowe. Czyli jesteś znajomym, to tak jak ja niestety mam 4000 z hakiem ileś tam znajomych, tylko że ja tak naprawdę to znam może 50, reszta to nie znam, w ogóle nie wiem, co to jest. I czasem ktoś mi napisze coś miłego, no to fajnie, ale jak mi napisze coś niemiłego, no to jest niefajnie. No ja sobie myślę, no niby mój znajomy, a pisze mi jakieś niefajne rzeczy. No i można też takiego znajomego zbanować, usunąć jednym kliknięciem myszki, to tak w życiu nie ma, a tutaj można. Więc to są bardzo wygodne znajomości. Pasuje mi i zostaje. Nie pasuje mi, no to prach, usuń, zablokuj i koniec. Nie istniejesz. Za tym nie idzie życie. Tak się nie da w życiu człowieka wykasować. I później, kiedy w normalnym życiu spotkałem kogoś, kto nie pasuje i widzą, że go się nie da zbanować, wyciszyć, zablokować, to mają problem z kimś takim. Bo z nim trzeba pracować, dzielić ten sam pokój i tak dalej, mieszkanie. No nie możesz sobie zbanować kogoś, tak jak w internecie. Mówiliśmy o tych skutkach zdrowotnych i lekceważyć nie wolno. Ja myślę, że dzisiaj na co szczególnie młodzi się skarżą, ale przede wszystkim też rodzice, nauczyciele, to problemy ze snem młodych ludzi. To też się bierze z tego, że większość, a ja mówię, to nie tylko młodych, to dotyczy także nas. My kładziemy się spać z telefonem w ręku. I jeszcze przed tym snem jakieś tam ostatnie wiadomości, Facebook szybko, coś się nowego pojawiło i tak dalej. I leć kolejnych 10-15 minut, może pół godziny kosztem naszego snu. Już nie da Boże, jak się ktoś wciągnie w jakieś dłuższe posiedzenie przed telefonem. Ale jeżeli to dotyczy młodego człowieka, to szkoda tym większa. Oblicza się jedne z badań przeprowadzonych odnośnie tego tematu, że 44% młodych ludzi zasypia z telefonem w dłoni. Więc o tyle sobie skracają czas snu, o ile
kładą się spać z tym telefonem. Nie mówiąc, że jednak ten fale emitowane przez telefon i to tak zwane światło ekranu, no jednak bardzo mocno przeszkadza nam w tym, żeby później wejść tak bardzo, tak swobodnie, płynnie w sen, w odpoczynek. Są co prawda jakieś modele, które trochę niwelują ten kolor tego ekranu, promieniowanie, ale tutaj są zdania podzielone, że to w jakiś sposób pomaga. Jest problem, że wielu młodych ludzi rezygnuje z tego, żeby wyciszyć na noc telefon, bo jednak chce mieć te powiadomienia. Ktoś napisze, może coś będzie chciał. No i się budzą. Budzą się po kilka razy w nocy. Dokładnie 4 osoby na 10 potrafią obudzić się w nocy przynajmniej jeden raz, aby sprawdzić powiadomienia, czy ktoś coś do mnie nie napisał. I jeszcze potrafią na nie odpisać. Więc tak rozwalony sen na pewno będzie miał swoje konsekwencje w tym kolejnym dniu, w tym jak ktoś wstaje, te takie niekończące się drzemki, to też się wzięło właśnie od ery telefonów komórkowych. Wcześniej to po prostu się stawało, a teraz to po 5, po 10 razy drzemki. I kto by chciał mieć później takiego pracownika, który notorycznie spóźnia się do pracy, a to przecież dotyczy też dzieci, które spóźniają się do szkół. Mówiliśmy o tym uszkodzeniu mózgu, o upośledzeniu tych wszystkich ośrodków, które odpowiadają za naukę. Więc jeżeli taki młody człowiek zda sobie sprawę z tego, że on w tym momencie rujnuje swoją przyszłą pozycję zawodową, to mu powinno dać do myślenia, że będzie miał gorsze stanowisko, będzie miał gorszą pracę, mniejsze zarobki, że już na tym wczesnym etapie podejmuje decyzję, że będzie miał zgodę na gorszy samochód, gorsze mieszkanie, gorszy status finansowy, materialny. To powinno mu dać do myślenia, że naprawdę nadużywanie smartfonu bardzo mu w tym przeszkodzi, żeby się dorobić, żeby mieć więcej do zaoferowania swoim rówieśnikom. Czy tym w ogóle, kto będzie korzystał z usług czy z pracy takiego człowieka. Na pewno mamy problem z tym, że telefony nas stresują, stresują nasze zachowania. Czyli kiedy telefon nie dzwoni, to się zastanawiamy, dlaczego nie dzwoni. Dlaczego nikt do mnie nie pisze? Sprawdzamy co jakiś czas nerwowo. Co się stało? Może telefon się zawiesił, czy coś. Resetuję, włączam znowu. Jest, coś się stało, przychodzą jakieś powiadomienia. Ale znowu, kiedy on normalnie działa, te powiadomienia przychodzą, no to jesteśmy rozproszeni. No jak się będziesz uczył, a to jest podstawa bycia w szkole młodego człowieka, kiedy co chwilę jakieś powiadomienie odpisujesz. Ja tam jestem włączony przez młodzież, czy to z mojej parafii, czy skądinąd, w jakieś różne grupy, które się tworzą na Messengerze, czy na WhatsAppie. Czy tego chcę, czy nie chcę, to oni mnie tam w to włączają. I są takie grupy, że te powiadomienia normalnie przychodzą co chwilę. To ja już musiałem tam powyciszać to, bo ja nie byłbym w stanie normalnie funkcjonować. No co chwilę tylko pim, pim, pim. Ja wiem, że oni te powiadomienia sprawdzają. Każdą wiadomość oni muszą sprawdzić, muszą nawet sam dla jakiegoś tam testu napiszę jakąś jedną wiadomość, żeby zobaczyć, bo od razu się wyświetla, kto przeczytał w danym momencie. I taki ikonka, 1, 2, 3, 4. I co powiadomienie, w każdym momencie, o każdej porze, natychmiast, przynajmniej jeżeli grupa liczy 15 osób, to 7, 8 natychmiast odbierze tę wiadomość. To mnie osobiście przeraża, bo to cokolwiek by człowiek nie robił, czy się modlił, czy się uczył, to musi od razu sprawdzić. My jesteśmy tresowani przez ten telefon, to nas rozprasza, nie potrafimy się skupić. I to później też wyjdzie w rozmowie z nami, w jakości naszej pracy, bo nie potrafiamy się skupić. No jest właśnie takie nieszczęście współczesnego człowieka. Myślę też, że jeśli mówiliśmy o tych zagrożeniach związanych z naszym byciem w społeczeństwie, to co tutaj jest takim już społecznym skutkiem, to, że jest ogólnie gorsze zdrowie populacji. Otóż ci młodzi ludzie nie są tak odporni na różne czynniki zewnętrzne, jak na przykład pokolenie jeszcze, które tam dorastało 10-20 lat temu. To widać, to potwierdzenie lekarzy, ilość zwolnień z lekcji WF-u, mniejsza sprawność fizyczna, ale też później podatność na infekcje, choroby powodują, że oni wchodzą właśnie jako takie pokolenie wieczne na L4, jak to się mówi. Ciągle jakieś problemy ze zdrowiem i to są poważne problemy ze zdrowiem. To nie jest przysłowiowa grypa ból głowy, ale to już są poważne problemy ze zdrowiem. Mam właśnie taką znajomą,
która jakiś czas temu skończyła medycynę, już trzeci rok pracuje jako lekarz, ona mówi, że jest przerażona stanem zdrowia dzisiejszej młodzieży, że tam już się rozwijają takie jednostki chorobowe, które normalnie występują u ludzi przynajmniej 15 lat starszych. Więc to powinno dać do myślenia, że ci młodzi ludzie, oni będą na utrzymaniu starszych, bo to starsi będą musieli wypracowywać dla nich te wszystkie L4. Ale to przecież oni jako młodzi powinni pracować na to starsze pokolenie, a będzie sytuacja zupełnie na odwrót. Więc tutaj jest też kwestia naszego interesu, tego średniego pokolenia, żebyśmy nie dopuścili do tego, że my będziemy musieli utrzymywać emerytów i utrzymywać nastolatków i dwudziestoparolatków, którzy ciągle będą na zwolnieniu, na chorobę. Myślę też, że jest taki kolejny skutek społeczny bardzo niedobry, czyli znieczulica społeczna. Trochę tak jest, że my mając do czynienia z tymi wszystkimi bodźcami z całego świata, to już potem już nie reagujemy na to, co się dzieje dookoła nas. W jakiś sposób nas to odziera z tego przejęcia się drugim człowiekiem. I tutaj też na pewno potrzeba takiego bardzo konkretnego zastanowienia się, czy to jest dobre, że właśnie w taki sposób zgadzamy się na to, że nie przyjmuje się losem drugiego człowieka, co się z nim dzieje. No, nie bądźmy też obojętni na te badania, które już od kilku lat usiłują się przedrzeć do świadomości publicznej odnośnie tego, jaka jest zależność między promieniowaniem elektromagnetycznym, które wydziela każdy telefon komórkowy, a na przykład chorobami onkologicznymi, uszkodzeniem pamięci czy niepłodnością. Jeżeli tego rodzaju urządzenie, i myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, emituje różnego rodzaju fale, to jeżeli większość z nas nosi je, albo na przykład tutaj w tych kieszonkach, a więc w pobliżu serca, albo gdzieś tutaj, w pobliżu narządów rozrodczych, albo przy głowie, bo rozmawiamy, to niestety bardzo na nas wpływa, że to nie jest takie po prostu bezszkodliwe, jak to nam usiłuje się wmówić. To są właśnie te sprawy, które mogłyby dotyczyć spraw fizycznych, czyli ciała. Tutaj mówiłem właśnie o tych skutkach fizycznych związanych z tym, co się dzieje w naszym ciele, w naszym organizmie pod wpływem telefonów komórkowych, smartfonów i nadużywania. Ale chciałbym też powiedzieć o tych skutkach duchowych. Na ten temat to właściwie to mógłbym poświęcić samodzielną konferencję i na pewno może jeszcze będzie, może jutro na ten czas jakaś okazja. Więc zgłaszają się do mnie, nie tylko do mnie, do wielu kapłanów w Polsce rodzice, którzy mówią na przykład tak, że proszę księdza, mój syn, moja córka są opętani. Bo właśnie, kiedy ja usiłuję im odebrać telefon komórkowy czy jakieś tam gry, wprowadzić ograniczenia, to jest po prostu taka wojna, taka agresja, taka nienawiść, bluzgi, najgorsze przekleństwa pod moim adresem. I nie jedna z tych osób pokazuje mi telefon komórkowy swój, jakie to SMS-y dostał od swojego syna czy córki. I rzeczywiście, jak człowiek zaczyna czytać te SMS-y, które dziecko, nastolatek potrafi wysłać swojemu rodzicowi, no po prostu to się włos jeży na głowie. No jak coś takiego może być? Pod wpływem jakiego ducha musi być taki dzieciak, taki chłopak czy dziewczyna, skoro tak potrafi wyzywać swoich rodziców, bez żadnych skrupułów. To jest jazda po bandzie bez trzymanki. No, ja bym nie powiedział, że to jest opętanie, bo to nie zawsze musi być opętanie, ale być może jest to bardzo poważne zniewolenie. Zniewolenie, które ma swój początek właśnie z tym nadużywaniem jakiegoś tam narzędzia i przez to narzędzie wejście w jakieś szkodliwe treści. To, co powinno zwrócić naszą uwagę i co dotyczy tych skutków negatywnych dla naszego ducha, to w pierwszym rzędzie, kiedy widzimy, że jest problem z Panem Bogiem, czyli z modlitwą, z regularnym uczęszczaniem na mszę świętą, z sakramentami, z komunią świętą, ze spowiedzią, z jakichś przyczyn ten dzieciak, ten nastolatek, córka, syn, nie chcą korzystać z sakramentów, czyli właśnie mają jakąś awersję do Pana Jezusa, do spraw świętych. Zaczynają źle reagować na to, co święte, co Bogu poświęcone, Kościół, osoby duchowne.
To są bardzo konkretne znaki, że tam się dzieje coś bardzo niepokojącego od strony ducha. I tutaj obok tego nie można też przejść obojętnie, tak samo jak nie można przejść obojętnie, kiedy zdrowie dziecka szwankuje. Kiedy po prostu zdrowotnie dziecko zaczyna się sypać. Jedno pociągnie za sobą drugie w dół. Tak jak powiedziałem, sprawa jest tutaj bardzo skomplikowana, nieraz bardzo trudna do zweryfikowania, na ile to przez konkretnie komputer, czy przez grę komputerową, czy przez telefon komórkowy, na ile dziecko doprowadziło się duchowo do takiego stanu, a na ile na przykład przed kontakt z żywym człowiekiem, na przykład koleżanką czy kolegą z klasy, czy z jakiegoś tam otoczenia. A ja jeszcze dodaję do tego, na ile przyczynili się do tego rodzice na przykład. Ojciec czy matka. Często jest tak, że właśnie oni żyją w konflikcie, być może nawet są po rozwodzie, czyli wprowadzili w swoje życie grzech, jeżeli weszli w jakieś nowe związki i nie mogą przystępować do sakramentów. I zły duch uderza w dziecko wtedy. I bardzo często jest właśnie tak, że oni się dogadali między sobą na drodze sądowej czy w jakikolwiek inny sposób i nawet im się wydaje, że to była najlepsza, najlepsza decyzja życiowa, że się rozwiedli. A tymczasem zły duch, którego jednak wpuścili w swoje życie, atakuje dziecko. Bardzo często jest tak, że reakcją dziecka na zło, na grzech rodzica jest wejście właśnie w tę przestrzeń internetu, gier, filmów, seriali i zatracenie się w niej. Bo tutaj zostają uruchomione takie czynniki, które nazywam czynnikami autodestrukcyjnymi. Takie jest działanie złego ducha. On chce doprowadzić do zniszczenia ciała i ducha. Jedno zawsze wiąże się z drugim. I tak jak zły duch chce zniszczyć na przykład małżeństwo rodziców tego dziecka, to tak samo będzie później chciał zniszczyć samo dziecko, jego ciało, jego zdrowie, jego umysł, psychikę, wszystko. Pamiętajmy, zły duch nie bierze jeńców. On wali dokładnie w co się da. I tym bardziej będzie uderzał w dziecko, w nastolatka, bo on jest sadystą. I uderzy w to, co kochasz najmocniej. Nie uderzy w twoją żonę, nie uderzy w twojego męża. Może by ciebie to nawet trochę ucieszyło, że a, ten stary ma dobrze za swoje, prawda? I tak zaraz za skórę, to teraz niech mu tam czarny trochę podrapi. No, ale nie, właśnie uderzy w twoje dziecko, bo ty je kochasz. Bo ci na nim zależy. Nie zależy ci na żonie, na mężu, ale na dziecku ci zależy. I zły duch to wykorzysta. I później nagle właśnie twoje dziecko jest niestety obiektem ataków złego ducha, ale też źródłem twojego cierpienia. Bo często właśnie ten rodzic nie potrafi zobaczyć tej zależności, że gdzieś tam kiedyś został wpuszczony zły duch. Może właśnie on się do tego przyczynił, sam rodzic. A ten właśnie ukochany syn, córka później staje się takim przekleństwem swoich własnych rodziców. To jest właśnie wielkie nieszczęście tych rodziców. A może być też tak, że powiedzą rodzice, przecież my się kochamy, ojciec, matka, przykładowe małżeństwo, wzorowe. Coś jednak się wydarzyło, że ten dzieciak uciekł w ten świat cyfrowy, że tam zabrakło jakiejś ochrony, uwagi rodzica. Jakaś furtka otwarta. Tutaj trzeba bardzo uważnie zrobić sobie rachunek sumienia i zastanowić, dlaczego do tego doszło. Co to może być? Czasami to przymykanie oka na najprostsze sprawy, które powinny być normą, typu codzienna modlitwa. Dziecko zaczyna mówić, a dobra, ja się pomodlę w domu, już nie mam 5 lat, każdy się modli w swoim pokoju. No i jeszcze jak taki ojciec czy matka zapyta jakiegoś księdza i powie, no proszę księdza, co mam robić? Mój syn ma 12 lat, mówi, że on już nie chce się z nami modlić, że się wstydzi, że on chce się modlić sam. No to co ja mam zrobić? Czy mam się zgodzić? Czy go przymuszać do tej modlitwy rodzinnej? No to taki ksiądz powie, a dobra, niech się modli sam. No to ty ufasz, że on się modli, on się nie modli właśnie wtedy. No nie, na takie sytuacje zgody być nie może. To ta sytuacja, jeżeli jest jakiś taki chwilowy kryzys młodego człowieka w kwestii na przykład tej wspólnej modlitwy rodzinnej, to owszem, trzeba mu pomóc przez ten kryzys przejść, ale nie wolno iść na takie ustępstwa, że nagle każdy modli się sam. Bo zły duch natychmiast wykorzysta właśnie to, że modlitwa przestała się odbywać w gronie rodziny, że każdy się zaczyna modlić sam, czyli że po prostu większość się nie modli.
A więc może to było zaniedbane. Może było zaniedbane to, że ty przestałeś się modlić za swoje dziecko, bo to też jest drugi twój obowiązek. Nie tylko nakarmić, dać zjeść, umyć i tak dalej, dopilnować lekcji, ale też codziennie się za to dziecko modlić. Wielu nawróconych, szczególnie mężczyzn, bo to właśnie od nich najczęściej słyszałem, to mówiło, że jakoś po nawróceniu pierwszą rzeczą, którą Pan Bóg im pokazał, to to, że oni muszą codziennie modlić się za swoje dzieci i za swoją żonę. Że oni naprawdę do ręki ten różaniec i tak po kolei, codziennie, cały różaniec, niektórzy nawet trzy części różańca, bo gdzieś tam poczuli w sercu, jak to jest ważne, że mężczyzna ma być tym obrońcą. Ten różaniec to jest taki miecz i on tym różańcem będzie chronił swoich bliskich. Może tego też zabrakło. Może zabrakło do pilnowania regularnych spowiedzi świętych. Może zabrakło... No właśnie, możemy się na tym zatrzymać, bo to jest częsty przypadek, on jest bardzo połączony właśnie ze smartfonami. Dziecko przestało się regularnie spowiadać i możemy prawie na bank powiedzieć, a już na pewno w przypadku chłopaków, że siedzi już w pornografii. Przed tym nie da się uciec młodemu pokoleniu. To jest taki atak, to jest jedno kliknięcie. To wystarczy wejść na kanały muzyczne jakieś, żeby oglądać teledyski, no, które są realizowane przez te same zespoły, które na co dzień realizują filmy pornograficzne i właściwie niewiele różnią się od pornografii. I ci młodzi ludzie, w których te hormony buzują, to kompletnie sobie nie potrafią z tym poradzić, kompletnie. To może jeszcze ludzie z naszego pokolenia pamiętają, że nieraz mieli problemy właśnie w jakichś takich sytuacjach, momentach, a co dopiero oni, jak są bombardowani i tak łatwo mogą no niestety wejść w pornografię, choćby właśnie przez ten telefon komórkowy. To jest wielkie nieszczęście, bo najpewniejszym skutkiem wejścia twojego syna czy córki w pornografię będzie utrata wiary. Ja to wszędzie powtarzam, gdzie jestem. Że jeżeli młody człowiek na przykład do mnie przychodzi jako do księdza, do konfesjonału i mówi, przestałem wierzyć w Boga albo wątpię w istnienie Boga, to ja zaraz potem pytam, czy masz problem z pornografią. Oni są zdziwieni. Skąd ksiądz wie? Bo wie, bo to zawsze tak jest. Nie bez powodu Pan Jezus powiedział, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czyli właśnie niejako właśnie to czyste serce jest tym oknem, przez które możemy widzieć Boga. Jeżeli to okno jest brudne, zapaskudzone, to ty nie zobaczysz Boga. I ten młody człowiek mówi, nie widzę Boga, czyli nie wierzę w Boga. Boga nie ma. To masz problem z pornografią. Przyznaj się do tego. Raz powiedziałem o tym mojemu znajomemu, którego syn oświadczył, że nie wierzy w Boga, nie będzie chodzić do kościoła. Ale to nie było tak, że jakaś tam awantura czy coś. Nie. On powiedział w jakichś sprzyjających okolicznościach do syna, że gdzieś go tam zabiera na jakąś wycieczkę, tam gdzieś w góry, a syn lubił chodzić po górach. I wtedy w takim dobrym, sprzyjającym klimacie powiedział, synu, powiedz mi, czy ty nie masz przypadkiem problemu z pornografią. Powiedz mi szczerze, ja ci chcę pomóc, bo możesz mieć, ja myślę, że masz. I tam doszło do takiej fajnej, szczerej rozmowy, syn się do tego przyznał. Powiedział, że sobie z tym w ogóle nie radzi, że ten problem ciągnął się za nim od wielu lat. Że nie jeden raz miał ochotę powiedzieć o tym ojcu, prosić o ratunek. I że zawalił wiele rzeczy. Ten właśnie nastolatek mówi, że już na tym etapie zawalił wiele rzeczy. Więc jeżeli ojciec zobaczy, będzie potrafił przejść ponad swoim zdenerwaniem, że syn twierdzi, że Boga nie wierzy, że do kościoła nie chodzi, może stać się jedyną osobą, która mu pomoże z tym sobie poradzić. No, proces wychodzenia z tego jest trudny, bolesny. Trzeba przekonać do tych ograniczeń związanych z korzystaniem z internetu, ze smartfona. Może trzeba będzie na jakiś czas usunąć z pokoju, też komputer, laptopa zabrać. No nie da się inaczej. Narkoman czy alkoholik, dopóki będzie miał butelkę z wodą w pokoju, w mieszkaniu, to nie wyjdzie z alkoholizmu. No musi się odseparować od tego bodźca, tak samo ten młody człowiek. Ale to trzeba wytłumaczyć. Często zamiast tego, no niestety, no jest niezrozumienie ze strony rodziców, agresja, a młody człowiek tylko coraz bardziej zapętra się. W napadach złości, w autodestrukcji, no i też w niszczeniu tego otoczenia najbliższego, czyli rodziców, swojego rodzeństwa i tak dalej. To są konkretne znaki działania złego ducha. A więc nie możemy tutaj bagatelizować. Jak powiedziałem, uderzenie jest zarówno w ciała, jak i w nasze dusze.
jedno i drugie jest ważne, jedno i drugie trzeba chronić. A pamiętajmy, duszę chronimy modlitwą i sakramentami. Im więcej Chrystusa, tym więcej w nas łaski. Tak jak powiedziała do mnie pewna matka, która zaczęła modlić się, właśnie litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, o czyste serca swoich córek, które no już miały problem z jakimiś tam serialami, to odkąd zaczęły się modlić razem, właśnie te czyste serca, to mówi, że po prostu córki jakby straciły zainteresowanie, że to już nie było dla nich najważniejsze, że koniecznie muszą obejrzeć jakiś tam kolejny sezon czegoś tam, po prostu jakby straciły zainteresowanie z miejsca tymi serialami. No i matka widziała, no, że to jest owoc tej codziennej modlitwy do Pana Jezusa o te święte czyste serca. Więc tutaj bardzo ważne jest to, abyśmy tego wszystkiego pilnowali. Są niektóre strony internetowe, które pozwalają określić w miarę precyzyjnie, czy dziecko jest uzależnione od smartfona. Taka strona, to jest taki test internetowy, jest na stronie www.rodzice.co. To warto sobie taki adres zanotować i na bazie tego, co sam widzisz, obserwujesz u swojego dziecka, będziesz mógł powiedzieć, czy twoje dziecko jest już uzależnione od smartfona. To, co ciekawe, to Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne zaleca, jeśli już ktoś czuje, że musi dać swojemu dziecku smartfon, to nie wcześniej niż 13, a nawet 15 urodziny. Nie wcześniej. Młodsze dzieci nie są w stanie ochronić się przed zagrożeniami związanymi z używaniem smartfona. Jak dorosły nie potrafi, to co dopiero takie dziecko. Na pewno jest ważne to, żeby przekonać to dziecko, jeżeli ono by się domagało tego smartfona, że to raczej ono powinno być dumne z tego, że potrafi się bez tego obejść. Że to jest jakiś wyróżnik tego dziecka wśród rówieśników, którzy mogliby mu dokuczać. Że a widzisz, ty nie masz tego telefonu, bo na przykład pewnie twoich rodziców nie stać na to. Nie, stać ich na to, stać moich rodziców na to, ale to właśnie ja sobie radzę bez telefonu, a wy sobie bez tego telefonu nie radzicie. Więc wpoić w dziecku poczucie dumy z tego, że nie jest uzależniony od telefonu, że ma czas na różne fajne sprawy, rozwijanie siebie, swoich pasji. Niektórzy rodzice dają taki argument, no ale kontakt z dzieckiem, no coś mu się stanie. No to jest taki argument, no my jesteśmy pokoleniem, które przecież wzrastało bez telefonów komórkowych, jakoś sobie nasi rodzice musieli radzić, no ale my sobie z tym nie radzimy. No to można by powiedzieć, no to kup dziecku smartwatcha z tym dostępem do połączeń, jak myślę, można zaprogramować, żeby ten telefon dzwonił na zegarek tego dziecka. W ostateczności, chociaż tam też pewni badacze mówią, że to emituje pewne fale i tam też w tym smartwatchu można dość ostro wsiąknąć, że on też nie może stać się takim tematem zastępczym. A jeżeli już ktoś bardzo, bardzo tego chce, no to można dla wykonywania połączeń dać dziecku taki telefonik, jak to się mówi, wersja dla seniora, czyli duże przyciski, dwie linijki tekstu, SMS-y, no, czyli taka powtórka z tematu Nokia 3310 we współczesnej wersji, są takie telefoniki. To już jest ten telefon bez gier i bez dostępu do internetu, jak ktoś bardzo chce sobie rozmawiać ze swoim dzieckiem. Ale pamiętajmy, to też nie jest dobre, kiedy dziecko jest ciągle na tej smyczy swoich rodziców. W każdej sytuacji rodzic oczekuje, że dziecko odbierze telefon. Właśnie nie. Czasami trzeba stworzyć dziecku taką przestrzeń, że ono tak łatwo się nie skomunikuje z rodzicami i zarazem z drugiej strony rodzic też tak łatwo nie skomunikuje się ze swoim dzieckiem. Kiedyś zrobiliśmy taki wyjazd parafialny bez telefonów, to nie dzieci miały problemy z tym, żeby rozmawiać z rodzicami. To rodzice mieli problem z tym, że dzieci nie mają telefonu. To rodzice mieli. Do tego stopnia, że jedna matka swojemu dziecku tam przemyciła drugi telefon gdzieś, bo tam trzeba było oddać od razu, no to mu tam wsadziła jakiś drugi zapasowy i tak został przyłapany i tak. Dzieci same przyszły donieść, może księdza, a ksiądz wie, że on ma drugi telefon, że tam wychodzi i tam gada przez telefon. No i on się przyznał, że matka mu dała drugi. No, tak to czasami bywa. Pamiętajmy, dzieci nie muszą posiadać smartfonu. To jest szkodliwe i zbędne. Jeśli już ma ustalić limity czasowe korzystania z tego urządzenia. I to musi obowiązywać wszystkich domowników. Bardzo ważne jest to, żeby w czasie posiłków na stole nie było żadnych smartfonów. Tej zasady się trzymajcie. To jest bardzo, bardzo ważne.
Nie ma telefonów przed spaniem. Nawet na noc oddać. Niech dziecko odda telefon rodzicom. Ono nie musi mieć go w pokoju. Nie powinno mieć, nie wolno mu mieć go w pokoju. Oddać już. Niektórzy dają na przykład na tam godzinę tam po kolacji, czy tam pół godziny, żeby się tam dziecko pobawiło, ale potem oddać. I to pod warunkiem, że lekcje odrobiło i że posprzątało, wypełniło wszystkie swoje obowiązki. Że to nie jest przedmiot posiadania, ale jakiś przywilej, nagroda. I to nie zawsze. I to nie zawsze. Pamiętajcie. No i też są te różne mechanizmy kontroli rodzicielskiej, choć tak jak mówię, kreatywność dzieci w omijaniu tych zabezpieczeń jest naprawdę wielka. Ale jednak w jakiś sposób myślę, że warto takie coś zainstalować. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zaprogramowanie czasu, które dziecko korzysta z tego telefonu. No i też zablokować dostęp do szkodliwych treści. Generalnie jako zasadę trzeba sobie zapamiętać jedno. Kupując dziecku telefon, smartfon, wyrządzasz mu olbrzymią krzywdę. Na wielu poziomach. To trzeba uzmysłowić sobie i to trzeba powiedzieć tym wszystkim w Twojej rodzinie, którzy upierają się, że Twoje dziecko powinno mieć telefon. Tak niedawno właśnie było w przypadku moich znajomych, którzy przez długi czas się wzbraniali, żeby ich dzieci miały telefony, ale tam byli dziadkowie, którzy chcieli kupić sobie wnuki telefonami, no i już na pierwszą komunię musi być smartfon, bo przecież wszystkie dzieci mają smartfon. No i tam była wielka, wielka wojna, która skończyła się tym, że w ogóle te dzieci nie mają dostępu do dziadków. Bo dziadkowie ewidentnie niszczą, szkodzą tym dzieciom. Kompletnie bezmyślnie kupują to, co najmodniejsze. Co dziecko sobie zażyczy, ono dostanie od dziadków. Bo przecież to jest rola dziadków, psuć własne wnuki. Ale jednak ten rodzic musi być mądrzejszy. No i tam doszło do tego, że rodzice w ogóle odseparowali tych dziadków od dzieci. I poniekąd słusznie. Dziadek do tego stopnia kochał swoje wnuki, że pozwolił swojemu wnuczkowi, który nie wiem, miał 7-8 lat, to wypalić 2 papierosy razem z dziadkiem. I jeszcze piwa się napili razem kiedyś. No to tylko pokazuje, jaka jest mądrość tych dziadków niektórych. Trzeba wprowadzać zasady, pamiętajcie. Młodzi ludzie potrzebują zasad. Dom bez zasad to w ogóle jest proszenie się kłopot. Także jeżeli chodzi o korzystanie z tego świata internetowego, z sieci, z cyberświata, z gier i całej tej rozrywki. Trzeba jasno ustalić, na jakie portale nie wolno wchodzić, z czego nie wolno korzystać, czego mam unikać, co jest złe. To musi być wypowiedziane i to też trzeba kontrolować. Pamiętajcie, że to rodzice decydują, w jakie gry może grać dziecko, na jakich portalach społecznościowych może mieć konto. Jeżeli dziecko to złamie, to absolutnie muszą być natychmiastowe konsekwencje, czyli pozbawienie dziecka dostępu do tego na jakiś czas, albo może nawet trwale. Pamiętajcie też, że dzieci są na tyle cwane, że potrafią sobie zakładać fikcyjne konta, że ty myślisz, że nie ma Facebooka, a on ma Facebooka, tylko pod jakimś fałszywym nickiem i tak dalej, i on sobie tam siedzi i ci jego znajomi doskonale wiedzą, że to jest właśnie on, ale ze względu na rodziców to nie jest, prawda, Jaś Kowalski, tylko na przykład Michał Dąbrowski. No, koledzy wiedzą, że to jest ten Jaś, ale rodzice nie wiedzą. Rodzice się chwalą, no moje dziecko nie ma Facebooka, a inni się śmieją, no ma Facebooka i to od paru lat. Więc tutaj też warto to mieć na względzie. Dalej, jak to ktoś powiedział słusznie, trzeba być krok do przodu przed dzieckiem. W świecie cyfrowym trzeba być krok do przodu przed dzieckiem. To, co mówiliśmy wcześniej, ustalić limity czasowe korzystania z tego rodzaju rzeczy, czyli na przykład, jak powiedziałem, pół godziny, godzina gdzieś tam po kolacji, jeżeli chodzi o komputer czy gry, tak samo. Ale to musi być przestrzegane. Obowiązki na pierwszym miejscu. To jest pierwsza rzecz, o której dziecko ma pamiętać. Jeżeli dziecko sięga po jakiś przedmiot elektroniczny typu laptop, komórka, to w jakimś konkretnym celu. To nie może być przedmiot zabijania czasu. Ale one też obserwują nas, dorosłych. Pamiętajcie, jak dorosły po prostu zabija czas bawiąc się komórką, to najpewniej dziecko zrobi dokładnie to samo. Warto też uczyć dzieci tej kultury osobistej w internecie. Tutaj jest wielki problem właśnie tego hejtu internetowego. To jest bardzo, bardzo poważny problem.
No to są sprawy oczywiste, o których teraz powiem, ale to cały czas trzeba przypominać, żeby dzieci nie były naiwne i nigdy nie ujawniały swoich danych osobowych albo danych osobowych swoich rodziców, adresu zamieszkania czy numeru telefonu komuś, kogo nie znają. Czasami odbiera telefon w domu i też ktoś się przedstawia, który wyciąga te dane rodziców, czasem brata czy siostry, to tutaj musi się im zapalać czerwona lampka. Nigdy na to dziecko nie ma zgody rodziców, żeby podawało jakiekolwiek dane komuś, kogo nie zna. No, kiedyś był taki przypadek, że dziecko zdradziło, bo znało, bo podpatrzyło numer PIN do karty bankomatowej swojego własnego ojca. Wyprali konto tatusiowi. No, synek widział, no bo przecież nieraz stał przy tatusiu, kiedy ten wypłacał jakieś pieniążki. No, to się okazało, że ktoś ukradł tą kartę i w jakiś sposób wyłudził od tego dzieciaka przez telefon. Czy to był jakiś komunikator, nie wiem jak to się stało, ale tam była gruba sprawa w jednej z moich poprzednich parafii, że synek zdradził komuś numer PIN do karty bankomatowej, wyczyścili konto dość szybko, bo tam prawie nie było żadnych limitów na tym koncie, jeżeli chodzi o wypłaty. Jest ten problem, że ci młodzi ludzie chętnie publikują w internecie swoje zdjęcia, wideo, nagrania, tylko że to, co my na przykład mamy świadomość, tworzyliśmy jako nastolatkowie, to niekoniecznie bylibyśmy z tego dumni dziś. I dobrze, że to gdzieś tam przeszło, zginęło w zdjęciach starych, tradycyjnych, ale jak to się mówi, umieszczone coś w internecie nigdy nie zginie i ci nastolatkowie dzisiaj się nie zdają sobie sprawy z tego, że to tam siedzi i ktoś kiedyś tam wygoogluje. To jest metoda niektórych pracodawców, że po prostu przeczesują internet, znaczy nie oni, tylko ludzie, którzy są zatrudnieni w tym celu, żeby sprawdzić, jaka jest historia życia tej osoby, która ubiega się o jakieś odpowiedzialne stanowisko. Tak mi mówi moja koleżanka, która odpowiada za rekrutację w jednej z większych firm w Wielkopolsce, że to jest jej zadanie. Ona po prostu przeczesuje konta w Google, konta na Facebooku i tak dalej, tych osób, które zgłaszają się tam do pracy. I na rozmowie kwalifikacyjnej ktoś prezentuje się naprawdę super, ale jak się wejdzie w internet i zobaczy, co ta osoba tam wyprawiała albo wyprawia, no to nie wiedzą, nie, ona nie może reprezentować naszej firmy, ona nie może u nas pracować. I oni niekiedy to daliby sobie łapę uciąć, że naprawdę tak elokwentna, tak fajna osoba, a w internecie po prostu dno i żalbo. Więc warto mieć taki wzgląd na to, że niekoniecznie i nie wszystko muszę publikować w internecie. A jest problemem szczególnie młodych dziewcząt umieszczanie swoich zdjęć robionych jakby na klimat trochę taki erotyczny, żeby nie powiedzieć pornograficzny, bo jest dzisiaj taka moda, bo jest dzisiaj taka presja, tak się można wybić swoim ciałem. No tylko, że to później będzie się za człowiekiem wlokło. Jest problem tego, że oni też te wszystkie swoje jakieś sprawy sercowe bardzo łatwo chwalą się tym w internecie, na Facebooku. To też kiedyś w przyszłości może być problemem. No, kiedyś to zawsze babcia mogła powiedzieć wnuczkowi, że jaka ja byłam święta, że babcia w ogóle to czystość do ślubu i tak dalej, że się modliła. No, ale jak te babcie z dzisiejszego pokolenia, to tam w internecie też zakładają sobie różne tam konta i tak dalej. Jak ci wnuczkowie wejdą na ich konta, to nie mają się te babcie czym chwalić, naprawdę. Wiem, co mówię, bo te babcie nieraz mnie zapraszają do znajomych, więc ja też tam patrzę, co tam jest. Kurczę. To te młode przy nich to są wzorem świętości i opanowania, a tamte to po prostu bez hamulców, to jest jazda bez trzymanki. No. Hulej dusza, piekła nie ma. No. No niestety czasami tak jest. Za młody nie miała się czym pochwalić, to na starość musi. Co dalej? Nauczyć dzieci, jak mają reagować na te obrazy erotyczne, pornograficzne, że jest to zasada 3 sekund, że przez 3 sekundy, jeżeli coś nagle wyskoczy, to jeszcze nie uczyni tej szkody, nie zapisze się w pamięci, nie zadziała na nasze hormony, jeśli natychmiast będę potrafił zamknąć tę stronę, zamknąć laptopa, odejść nawet na jakiś czas, żeby to jakoś tak przeszło. Tak się powinno nauczyć reagować, także dzieci, jeśli coś takiego się pojawi. Oczy mają to do siebie, że zawsze można je zamknąć, ten wzrok można odsunąć, gdzieś tam na bok popatrzeć. Ale jeżeli się człowiek tego nie nauczy, to później będzie miał problem.
Myślę też, że jeżeli jest problemem waszych dzieci jakiś rodzaj przemocy internetowej, że ktoś prześladuje przez internet, to niech dzieci mają też odwagę powiedzieć wam o tym. Mówcie im o tym. Że to nie może być tak, że ktoś bezkarnie hejtuje twojego syna czy córkę. Że tutaj potrzeba też pokazywać, że są konsekwencje tego rodzaju zachowań, że dzieci muszą czuć się bezpiecznie w internecie. No już nie mówię o kwestii jakichś tam wirusów i tak dalej, otwierania bezmyślnego różnego rodzaju załączników do poczty i tak dalej. To nie jeden raz było tak, że ktoś też uczynił wielką szkodę całej rodzinie, bo no właśnie, jak korzystał z komputera, bo był jeden komputer w domu, otwierając pocztę, załącznik, zawirusował komputer i wyczyścili konto całej rodziny, bo tam synek włączył sobie załącznik do jakiejś tam poczty czy coś. I w tym momencie haker zainstalował jakiś program, który śledził hasła wpisywane przez komputer i wyprał konto własnym rodzicom, bo synek sobie kliknął w jakieś załączniki. Więc tego rodzaju wiedza no, też jest konieczna, żeby cała rodzina później nie miała problemów. O tym wszystkim, to jest wszystko sprawy oczywiście takie bardzo oczywiste, ale też dla niektórych zbyt radykalne, to wiedzą dokładnie ci, którzy tworzą tego rodzaju przedmioty, czyli programiści i twórcy tych urządzeń. Steve Jobs, założyciel i były, że już nie żyjący szef firmy Apple, tak napisał kiedyś w wywiadzie przeprowadzonym dla The New York Times: nasze dzieci nie używają iPada, limitujemy dostęp naszych dzieci do technologii w domu. Doskonale wiedział, jakie będą oddziaływania tego rodzaju urządzeń na te dzieci. Teu Kim, inżynier w One Smart Lab, napisał tak: nie możesz wsadzać twarzy w ekran i oczekiwać, że rozwinie się zdolność dłuższej koncentracji uwagi. Athena Kavaria, była asystentka prezesa zarządu Facebooka, powiedziała tak: jestem przekonana, że w smartfonach, no ale tak powiedziała, jestem przekonana, że w smartfonach mieszka diabeł, który czyni spustoszenie w życiu naszych dzieci. Nie wiem, czy wierząca, czy niewierząca, ale tak właśnie powiedziała. No, coś w tym jest. Z kolei pewien mężczyzna, Chris Anderson, członek zarządu firmy produkującej roboty i drony, powiedział: na skali od cukierka do kokainy ekrany znajdują się bliżej kokainy. Myśleliśmy, że możemy to kontrolować, lecz kontrola jest poza naszym zasięgiem. Ekran przemawia wprost do centrów przyjemności rozwijającego się mózgu. Nie wiedzieliśmy, co robimy z mózgami naszych dzieci do momentu, gdy zaczęliśmy obserwować tego konsekwencje. I jeszcze Adam Alter, nie wiem, kto to jest, bo tutaj nie jest napisane, tak się wypowiedział: wygląda na to, że ludzie produkujący technologię stosują się do kluczowej zasady przestrzeganej przez dealerów narkotyków. Nigdy nie ćpaj własnego towaru. No właśnie, właśnie. No właśnie. Tutaj też mam często takie maile od różnych rodziców, którzy skarżą się na tą presję, jakiej poddawane są ich dzieci w szkołach, czy gdzieś tam w tym najbliższym otoczeniu, żeby mieć ten smartfon i się nim chwalić. Ale no, mimo wszystko ja zawsze radzę, żeby nie poddawać się tej presji, że dziecko coś musi mieć. Ono będzie was tak próbować przez jakiś czas. Pamiętajcie, jest taka zasada, że jak dziecku 100 razy powiedziałeś, że czegoś mu nie wolno mieć, albo że czegoś mu nie kupisz, to dla dziecka to jest dopiero wstęp do dalszych negocjacji. Więc się tym nie przejmij, że jeszcze kolejnych 100 razy będziesz musiał powiedzieć mu, że nie. I to, co ciekawe, to w pewnych okolicznościach można dziecku pokazać, że ty miałeś rację, że mu czegoś zabroniłeś, że wystarczy wskazać na kogoś z najbliższego otoczenia twojej córki, twojego syna, kto po prostu stracił zdrowie, życie z powodu złego korzystania z tych narzędzi. I wtedy zdarzy się, że twój syn, córka powie, że no teraz już rozumiem, o co ci chodzi. Więc nie bójcie się tego, żeby stawiać swoim dzieciom granice, że to jest pójście pod prąd. I tutaj potrzeba modlitwy. Bez tej modlitwy, bez tej mocy Bożej może być bardzo, bardzo trudno. Dobrze. Tu dostałem taką informację, że ze względu na
posiłek, to tutaj, żeby troszkę skończyć przed czasem, żeby jeszcze kto chce skorzystać z toalety, czy tam, nie wiem, ręce sobie umyć, to żeby zdążyć, bo jakbym już wszedł w kolejny temat, to na pewno bym nie zdążył do tego czasu obiadu, więc tutaj na tym temacie tutaj zakończę. Jeżeli są jakieś pytania dotyczące tego, co mówiłem, no to zaraz po obiedzie o godzinie 14 będzie taka możliwość i też cały czas, tak jak mówiłem, jakby ktoś chciał sobie tę książkę, czy dla siebie, czy dla kogoś w prezencie, to po spotkaniach przez parę minut będę przy tym stoliku. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dobrze.